Czemu wy mnie cały czas nagrywacie, jak ja dzisiaj w cieniu? No to właśnie, Grzegorz. Zamiast futbaków łapać. Jakbyś ocenił, no, dzisiaj ten mecz jednak się dla ciebie nie ułożył pomyślnie, chociaż wynik całej drużyny jest chyba zadowalający. Dokładnie, bo ostatnim meczu miałem nadzieję, że dzisiaj osiągnę lepszy rezultat, ale no nie udało się, pierwszy wyścig mi kompletnie nie wyszedł. Źle dobrałem przełożenia motocykla i po prostu nie mogłem ujechać. Przyjechałem z tyłu i na pewno szkoda, potem już trener zastępstwo moje puścił kogo innego i uciekały mi wyścigi, gdzie tak naprawdę już również uciekały mi możliwość sprawdzenia właśnie tych ustawień, które już prowadziłem korekty. Potem pojechałem już po dłuższej przerwie, ale to już nie było to, już warunki towarowe się zmieniły i już więcej szansy nie dostałem. Na pewno szkoda. Żałuję, że ten mnie nie puścił w ostatnim wyścigu, bo wydaje mi się, że bym trafił w setno i by było dużo lepiej, ale trudno, to był finał i tutaj nie ma co liczyć na jakiekolwiek szansy. Ważne jest każdy punkt i poniekąd rozumiem trenera, ale żałuję, że jednak nie pojechałem do wyścigu. 4 punkty to nie mało. No nie mało, ale też i nie dużo. Myślę, że mamy ogromną szansę odrobić to w Zielonej Górze i jeżeli pojedziemy tak dobrze jak ze Stalą Gorzów, no to myślę, że nie będzie żadnego problemu i wywalczymy złoty medal.